blaszki dystansowe na rurę zewnętrzną. Jak mówiłem, nie będę do pieca rakietowego odlał, więc spawamy na zimno. Uszczelniamy tutaj kanał. Uszczelniamy kanał powietrza wtórnego. I jedziemy. I spawamy, i spawamy. O, i zaspawamy. I spawamy dalej. I spawamy, i spawamy. Ciach, ciach, ciach. Trochę tu, jeszcze tu trochę spawu. I zaspawamy. Górnie, gówniano się jedno ręko robi. No. No i mamy zaspawane. Rura zewnętrzna wycięta już. Zakładamy na komin. I tu perlitem zasypiemy dookoła, żeby tutaj była wysoka temperatura. Tutaj muszę teraz zaślepić to dookoła. Znaczy nie teraz, tylko po zasypaniu oczywiście. I tu będzie można już wszystko zaspawać z tej strony.
No, ostatnie ujęcie przed włożeniem do obudowy samego palnika. No, widać spory komin to wyszedł, no, ale to jest obudowa rury wewnętrznej. Pokażę Wam, o, to co tu widzicie, to czarne, to jest ten uszczelniacz wysokotemperaturowy, ponieważ tutaj blaszki są ponacinane, nie spawałem tego, to bez sensu jest. Uszczelniłem to, aby się ten perlit nie wysypywał. I to wszystko, to uszczelnienie musi być. Tutaj na wierzch przychodzi druga rura. Jeszcze by dołączona, na wewnątrz nic nie widać, bo tam nie ma czego oglądać. Dziura! Jedna wielka dziura. No, bo tutaj wyszło jakieś 3 cm dookoła. Wystarczy to. Chodzi o to, że jak tutaj będzie w górę szedł wysoka temperatura i będzie schodzić na dół, jeżeli nie będzie tej obudowy, to nie dość, że nie będzie dobrze dopalał, to ta wysoka temperatura, która by się tu tworzyła w tym podnośniku, szłoby prosto do komina, który ma tutaj odejście na dole, więc to musi sobie pójść tutaj do góry, musi się ochładzać powietrze, gorące powietrze ochładzać, oddawać ciepło na zewnątrz, oczywiście przez obudowę, i to sobie spokojnie odejść, nie gorące, tylko to już schłodzone, a nie żeby uciekało w komin. Więc tak, tutaj też nie spawane, tu jest uszczelnione wszystko tym uszczelniaczem, to jest punktowo tylko połapane, w razie co parę spawików, to jeszcze jest nieprzyspawane. Opierać założę obudowę, zobaczę, będzie dobrze, też punktowo połapię. Nie ma potrzeby tego na szczelnie spawać, jak niektórzy to jadą na grubo. Nie ma zupełnie potrzeby takiej. Ponieważ tu i tak gdzieś powietrze musi łapać, ale ja i tak uszczelnię tym uszczelniaczem. No tutaj zrobiłem klapkę na zawiasie z metra ciętego. Tak, zawias z metra cięty. Najtańsza opcja. Jest parę metrów, więc można kilkanaście zawiasów zrobić. No tutaj powietrze wtórne, dopalające. No to blacha tak wystaje, tak umiałem, nie miało było potrzeby tego obcinać, ona i tak będzie tam na dole. Więc tak może tak wyglądać kołnierz taki księżyc, ale to tak umiałem, po co to ciąć, niech tam idzie, złomu tylko narobię, tam żnatna, niczym to nie przeszkadza. Także teraz założę obudowę i zobaczymy to później. I co? Kładziemy ostatnie spawy wysokotemperaturowe, spaw na zimno. Ostatnie spawy. Musimy grubiej naspawać. Jedna ręka to nie robota. Oj, tu jeszcze trzeba smarknąć.
Za drugim razem już lepiej się spało. I jeszcze tu. No jak każdy spraw, trzeba ruchem przejechać. No, nie, ale sobie będzie. I po co to spawać? Przełapane punktowo jest z głowy. Gdzieś mijaczek dołożymy troszkę. Dołożymy spawę. I już, mamy szczelnie. W razie coś zmiany. Parę smarków jest zdjęte. Tutaj jeszcze. No dobra, ale to ręka mi potrzebna, zrobię to już bez was. I co, spawanie zakończone. Ładnie, szczelnie. Elegancko. No tutaj nie widać, to jest wentylator. Będzie tutaj, ponieważ tutaj jest podwójny płaszcz. To jest taki płaszcz wodny, wymiennik ciepła z tego bojlera. No fajnie pomyślane to, ale pomyślałem sobie, że ponieważ to jest podwójny płaszcz, to nie będzie on mi oddawał ciepła, bo ten zewnętrzny płaszcz będzie mi to ciepło trzymał w środku. Wszystko będzie szło do komina. Więc chcąc nie chcąc dołożyłem tutaj wentylator. Tutaj jest wewnątrz, tam jest otwór zrobiony. Taki trochę większy jak tutaj i to będzie ten wewnętrzny płaszcz będzie opływało dookoła. Tak. Dookoła będzie pływało i tutaj będzie dmuchało gorącym powietrzem. To są korki zaślepiające. Będziemy sobie tutaj podglądać płomień w czasie palenia, bo ten tutaj chyba wyżej płaszcza już nie mamy, więc będziemy widzieć, co tu się dzieje. Czy się dymi, czy się pali. Także tak. To jest ta górna część. No, nawet emaliowany jest na końcu. A tu gdzieś tam leżał na złomie, to sobie porzedzę. Na razie tego nie maluję. Będzie wszystko działać, to się pewnie umaluje. Na razie zostaje jak jest, zobaczymy jak to będzie się sprawować. A tutaj mamy już skończone. Już wyłacik zrobiony, spalin. Rzeczopuch. No i kółeczka. No nie byłbym sobie, bo nie było kółeczek, ale nie wyobrażam sobie tego tutaj szarpać, przenosić to. Kółka z jakiejś tam cienkiej blaszki nawet. Nie masz, cienkie, grube, grunt się toczy. Nawet się to fajnie da się przytaczać. No i jak ja bym to sobie szarpał bez tych kółek? No nie wiem, takie zboczenie mam, że do pieca kółko robię. Nie widziałem, żeby ktoś robił, ale ja potrzebuję mieć. Tu już sobie zrobiłem rączkę do przetaczania, bo już wiem o co chodzi. Jak to będzie. No to już jedzie. Lepiej gorzej, ale jedzie. Po betonie pojedzie, po ziemi pewnie nie pojedzie. Ale to mi wystarcza. No i tutaj mamy zasyp. No zasyp 55 cm. Wyszedł nawet sporo, no ale komin jest dużo wyżej. O, podejrzewam, że ciąg tu będzie niezły. Tak to wygląda z bliska. To tutaj tylko punktowo pospawane. Nie będę tego spawał, bo to jest głupota. A może coś będę zmieniał. A to i tak tutaj niektórzy robią dopływy powietrza. Jak sobie tutaj zipnie powietrza, to nie ma problemu, chociaż jest na tyle szczelnie, że nie za bardzo ma kiedy. Nie ma nikiedy, tylko nie ma którędy. Jest tylko punktowo połapane. Tutaj bardzo szczelnie. Tutaj na górze przyświecę, ale tutaj tak nic nie zobaczymy. Pusto. Pusto tutaj od góry, od strony zasypu widać. Zasypałem jeszcze perlitem. Przyświecę może z boku. Dosypałem perlitu, tak żeby przykryć tutaj ten kanał, który idzie do tego pionowego, żeby go ocieplić. No pewnie tutaj z czasem, tu po tej stronie nie ma nic, ale tutaj jest posypane. Mam go dużo, wziąłem całe 120 litrów, zdaje się. Może się będzie robić więcej piecy. Zobaczymy jak to będzie dalej. W każdym razie mam dużo, nie żałowałem, sypałem sobie tutaj, żeby było ocieplone.
Teraz zajrzyjmy jeszcze tutaj, co tu mamy. Ale tam w głębi mamy zawirowywacz. Uda, może od góry go będzie widać. Jest tam taka klapka do zawirowywania. A jeszcze sobie wymyśliłem, zasypało mi się przez komin, jak sypałem perlitu tam troszkę. Jeszcze sobie wymyśliłem, tylko gdzie ja to mam. Taki granicznik. Kurczę, zginął mi w tym wszystkim. Jest. Dobrze. Żeby drewno mi się nie kładło tam do ciągu, do podnośnika, to drewno będzie się opierać. Tu zaraz pokażę w środku, jak to działa. To, żeby się to dalej w głąb nie posuwało, to tutaj drun zrobiłem, który będzie się opierał tam już o podnośnik. Tutaj, no to już moja taka inwencja, że będę, też może nawet pierwsze ruchy, to będę sobie ten popiół wyciągał, żeby to łatwo można było wyjąć. Więc tutaj to wsuwamy tu na dole. Tu nie widać, co na nogę, może będzie widać. Poprzeczka. O, jest światło. I teraz tu mam widać drugi do drzwi. O, teraz taki ten plastowniczek, który będzie ograniczał jakby pokładanie się drzewa tam w kierunku komina, żeby nie zatykać. Tak, niech doradził ktoś tam z komentujących. Może to i dobrze, zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. No i dobra, no klapka musi być, bo tutaj ją zamykamy, powietrze całe, żeby sobie wyciągnąć tędy. I pewnie by się tutaj dymiło, bo tam jest bardzo duży kanał ten na dole. Więc raczej na pewno się by było dymiło, gdybyśmy tej klapki nie zamknęli. Będzie zamknięta nieszczelnie, tak, o, będzie przymknięta. No jak mówiłem, zawias metra cięty. Najwięcej tego jest. I co, tutaj na górę, jak już wiecie, jedzie ta druga część zakładana. No specjalnie tak sobie zrobiłem. Nie będę tego spawał. To jest tyle wsunięte. To no wyżej spawem na zimno przejadę. I będzie szczelnie zrobione. No tak to wygląda.